Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: Miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywność. A Jezus im rzekł: Nie trzeba, żeby odchodzili. Dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: Mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: Przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni. I zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. Serdecznie witam pastora w naszym studio. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o cudach, jakie opisane są na kartach Pisma Świętego. Cuda i znaki, jak wiemy, towarzyszyły ludowi Bożemu, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Z jednej strony dzięki nim lud poznać mógł wielkość i moc Boga, z drugiej strony wzmacniały one jego wiarę oraz scalały wspólnotę. Faktycznie cuda, których dokonywał Bóg osobiście, a także przez wybranych ludzi, były jednym z dowodów nie tylko na istnienie Boga, ale również na prawdziwość wybranej religii. No bo rozważmy, czy lud izraelski wyszedłby z Egiptu, gdyby Bóg Jahwe nie dokonał 10 niebywałych cudów, jakimi było zesłanie plag? Czy lud izraelski w ogóle rozpocząłby wędrówkę do Ziemi Świętej, gdyby Bóg Jahwe nie dokonał na początku ich drogi cudu rozstąpienia się wód Morza Czerwonego? No i czy w końcu powstałby i rozwijał się Kościół Nowotestamentowy, gdyby jego narodzinom nie towarzyszyły znaki i cuda? Pismo Święte przedstawia wiele przypadków nadzwyczajnych zdarzeń, które my nazywamy cudami, a które były Bożym działaniem pośród swojego ludu. I rzeczywiście one dowodziły wszechmocy Boga. Ludzie zdawali sobie sprawę, że obcują z Bogiem, który jest stworzycielem i który jest w stanie wszystko uczynić. No i sądzę, że ten Bóg jest ciągle obecny wśród swojego ludu. A Pismo Święte jest księgą cudów, księgą o wszechmocy Boga. Chociaż może możemy zauważyć cuda w każdej religii. Powstaje wtedy takie pytanie, co to jest cud? Cud jest to zdarzenie spowodowane przez istotę na wyższym poziomie intelektualnym i o wyższych możliwościach sprawczych aniżeli człowiek. I dla człowieka to zdarzenie jest cudowne, nadzwyczajne, niezrozumiałe i dlatego cudowne. Ale ważne jest to, że cuda, które przedstawiono w Piśmie Świętym, to nie są bezsensowne cuda, ale to są czyny, które wspierają lud Boży. Ja czytałem na przykład o cudach szamana afrykańskiego, który był w stanie zakląć człowieka na przykład w wydrę albo w małpę. Człowiek zaklęty znowu w dziką świnię rył w ziemi twarzą tak jak świnia. Człowiek wydra przez kilkanaście minut przebywał w wodzie, wyszedł z wody trzymając w zębach rybę. To też są cuda, ale czemu one służą? Jaki jest ich sens? To jest tylko demonstracja siły, ale czyjej siły? Wobec tego możemy powiedzieć, że cuda wynikają zarówno
z działań Boga, jak i z działań potęg przeciwnych Bogu, z działań szatańskich. Tam, gdzie kończyły się możliwości człowieka, przejście na przykład przez morze, przejście przez Jordan, wyżywienie ludzi na pustkowiu, no wtedy właśnie przychodził z pomocą Bóg. Z historii, że ludziom łatwo przychodziło brać niezrozumiałe dla nich wtedy zjawiska za cuda. W ogóle jest to chyba cechą człowieka, wyładowania atmosferyczne, trzęsienia ziemi, występowanie chorób nawet, czy spadanie gwiazd. Tak, wszystko co jest niezrozumiałe staje się dla człowieka cudem. I człowiek ma takie pragnienie obcowania z Bogiem, przejawiającym swój byt, swoje istnienie właśnie w cudach. Mamy do czynienia i z takimi cudami, gdy gdzieś tam na wierzbie soki drzewa ułożą się w twarz postaci ludzkiej i z miejsca jest nocne czuwanie i kobieciny wiejskie stoją w koło, zapalają świece. No jest to jakaś taka pobożność właśnie rodząca się z potrzeby obcowania z czymś nadnaturalnym, z czymś cudownym. Ale Pismo Święte mówi o faktycznych cudach. To jest zupełnie inna klasa cudów, aniżeli te od wierzb i od tych wizerunków jawiących się na szybach, a powstałych może z jakiejś niedoskonałości sztuki tworzenia szkła. Bóg jest potężny. Bóg tworzy prawa. Bóg również ustala wyjątki od praw. Bóg tworzy doraźnie sytuacje, które są sprzeczne w naszym pojęciu z prawami. Odrębną kwestią pozostaje, czy my znamy zasadnicze prawa, Bóg zna wyjątki. Słowo naukowcy twierdzi się dzisiaj, że na przykład istnieje kilka wymiarów, więcej wymiarów niż te, które zna człowiek. I być może często zjawiska zupełnie naturalne, chociaż niepoznane przez człowieka, mogą być odbierane jako cuda nadnaturalne. Skąd brać pewność, że coś jest znanym cudem, ingerencją Boga, a zwykłym przejawem działania natury niepoznanym przez człowieka? Nie jestem w stanie ustalić takie kryteria. Za mało wiem, abym mógł z całą pewnością powiedzieć. Zresztą moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, że im więcej wiedza przyrodnicza narasta w człowieku, tym mniej określi on takich zjawisk w kategoriach cudu, prawda? Mhm. Ale kiedyś na Uniwersytecie Warszawskim zrobiono takie badania wśród humanistycznej i przyrodniczej. I okazało się, że ci, którzy obcują z dziełami przyrody, są skłonni uznać istnienie Stwórcy, Boga. Może napisali go w owych czasach, określając go naturą z dużej litery, prawda? Ale wierzyli w to. My spotykamy się z cudami również w przyrodzie. Tak cudowne zorganizowanie materii, mam na myśli zwyczajną ludzką komórkę, która zawiera cały kod genetyczny, który określa strukturę i fizjologię człowieka. W komórce jest zawarta ilość informacji na kilkadziesiąt tomów Encyklopedii Brytaniki. To jest cud. Człowiek na współczesnym poziomie wiedzy, wysokim poziomie wiedzy, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak można skomasować taką ilość informacji i zawrzeć w takiej strukturze, którą pod mikroskopem trzeba obserwować. Niedawno poczytnym czasopiśmie geograficznym, które zostało teraz wydane, pokazano naszą galaktykę. To jest coś pięknego, coś cudownego. Gdzieś jest taka malusieńka kropeczka, która jest naszym układem słonecznym i gdzieś tutaj jesteśmy. To jest znowu kolejny cud. Jeżeli my odkrywamy jakieś prawa, to nie oznacza, że my jesteśmy w stanie wykorzystania praw i zgodnie z tymi prawami tworzenie na przykład struktury materii, żywej materii. Jeżeli poznamy niektóre prawa astronomiczne, to nie znaczy, że jesteśmy w stanie budować wszechświat. Zarówno to jest potężny cud, który mieści się w komórce, jak i który mieści się w galaktyce. Ale w naszym codziennym życiu dzieją się cuda. I sądzę, że spotkaliśmy się tutaj, aby powiedzieć o tym, czy jest możliwość przeżywania cudu dzisiaj. Bo jest opisany w Piśmie Świętym jakiś cud, jakieś zdarzenie.
Namana, który odzyskuje zdrowie, prawda? Takie cuda również miały miejsce. Według świadectwa Pisma Świętego ludziom towarzyszą aniołowie, istoty niebiańskie, które są im życzliwe i które służą wsparciem. Wiemy też, że są demoni, ale my tego nie dostrzegamy. I to jest piękne. My możemy ciągle żyć w atmosferze tej cudowności. Zanim przytoczymy konkretne przykłady, jeszcze jedna sprawa. W chrześcijaństwie także pojawiały się jak grzyby po deszczu nowe, często cudowne i fantastyczne historie życia, czy to Jezusa, czy apostołów. W końcu, gdy popuszczono całkowicie wozu fantazji i wyobraźni, co bardziej światli chrześcijanie, 300 lat po śmierci Jezusa, postanowili ukrócić tę praktykę. Badając i porównując wiele materiałów, ustanowili on Nowego Testamentu. Apokryfami zaś nazwano pozostałe opisy. Faktem jednak jest, że upiększanie zdarzeń przeszłych i ich koloryzowanie nie było obce chrześcijanom pierwszych wieków. Na jakiej podstawie zatem przeciętny człowiek dzisiaj może mieć pewność, że jakieś cudowne wydarzenia, które opisane są w Piśmie Świętym, nie są dziełem jakiegoś nawiedzonego skryby albo kapłana, który chciał nadać konkretnym zdarzeniom cech boskich? Wspomniana tutaj procedura testowania dzieł literackich, właśnie takich fantastycznych, wskazuje na to, że od najwcześniejszych czasów takie krytyczne podejście do pojawiających się pism istniało w społeczeństwie. I gdy powstawały Ewangelie, nikt nie negował tego. Apostoł Paweł w swojej wypowiedzi powiedział, że Jezus Chrystus objawił się w kolejności tam i mówił, zjawił się również około 500 braciom naraz, których większość żyje aż dotąd. Więc zdarzenia opisywane w Ewangeliach były weryfikowane przez ówczesnych ludzi. Dokonano tego podziału i nazwano je księgami apokryficznymi i odrzucono je z kanonu Pisma Świętego, ale te, które się zachowały, mają na sobie pieczęć, którą Piotr określił jako dzieło, które powstało pod wpływem Ducha Świętego. Gdyby zdarzenia opisane w Ewangeliach były jednorazowym takim przekazem i nie miały one kontynuacji w życiu późniejszego chrześcijaństwa i w życiu naszym i w czasach współczesnych, moglibyśmy podważać ich wiarygodność. Co pastor rozumie pod pojęciem kontynuacji? Rozumie przez to, że cuda zdarzają się dzisiaj. Ale nie dla wszystkich cuda się dzisiaj zdarzają. Tak, nie dla wszystkich. I w Galilei też nie dla wszystkich się cuda zdarzały. Były takie przypadki, gdy faryzeusze z ironicznym uśmiechem ciągle chodzili, mówili, pokaż nam znak, domagamy się znaku. A Jezus Chrystus powiedział, że nie będzie temu niewiernemu zgromadzeniu dany inny znak, jak znak Jonasza. Jezus Chrystus będzie w grobie, ale też zmartwychwstanie, tak jak Jonasz, jak gdyby drugi raz wskrzeszony do życia został. Więc sądzę, że cuda dzieją się najwięcej tam, gdzie człowiek wierny Bogu w swej bezsilności ludzkiej zwraca się do Niego i powołuje się właśnie na Boże obietnice zawarte w Piśmie Świętym. Chwyta niejako Boga za słowo. Cuda, które czyni Bóg, są dziełami, które w ostateczności wzmacniają wiarę w Boga i wielbią nie człowieka, ale przynoszą uznanie i szacunek Bogu. Ale są też cuda takie, które polegają na ludzkiej fantazji. Jest to taka zabawa gawiedzi. Kiedyś istniał taki człowiek, który się nazywał Mirabelli. Mirabelli był słynnym spirytystą. Normalnie, gdy nie był w transie, to posługiwał się trzema językami. A gdy wpadł w trans, pisał bez mała 50 językami. Występowało u niego tak zwane pismo mechaniczne, gdzie on prawie że dogorywał, a jego ręka pisała tak błyskawicznie, że szybciej pisała ta ręka, niżeli człowiek był w stanie to odczytać. I te seanse działy się w towarzystwie, które rygorystycznie przestrzegało pewnej procedury, a składało ono się z wybitnych naukowców Francuskiej Akademii Nauk. I przebadali tego Mirabellego i stwierdzili, napisali oświadczenie i załączyli te wytwory jego.
napisali, że jest to coś nadzwyczajnego. Że Mirabelli na przykład pisał prace z astronomii, pisał rozprawy teologiczne, historyczne, o dużej doniosłości naukowej. Ale jego umysł nie uczestniczył, tylko ręka. A tą ręką posługiwała się zupełnie inna istota. A pod każdym tym artykułem był podpis nieżyjącej już osoby. Demoni podtrzymują swoje pierwotne kłamstwo o nieśmiertelności duszy. Tak samo Mirabelli był w stanie doprowadzić do zjawienia się postaci, czy to zmarłego jakiegoś Araba, czy też niedawno zmarłego prałata, czy też córeczki jednego z naukowców. Sprawdzano uzębienie tych osób, szmery w organizmie typowe dla funkcjonowania serca i układu trawiennego. I to są cuda. Podpisało się kilkudziesięciu naukowców jako świadków tych zdarzeń. Doświadczenie przebiegało w absolutnie kontrolowanych warunkach. Otoczony był Mirabelli w koło. Nie było żadnej szansy na jakąś iluzję, jakiś fałsz. I to było coś cudownego. Ale cuda szatańskie podtrzymują kłamstwa szatańskie. I nie sposób właśnie pominąć o tym. Jeżeli obrazy płaczą, to może to być wytwór sztuki takiej manualnej jakiegoś proboszcza. A może być to też cud szatański. Ale Pismo Święte jednoznacznie zakazuje bałwochwalstwa. Więc wszelkie działania, które podtrzymują jednak bałwochwalstwo, to są działania potęg wrogich Bogu. Czyli pastor właściwie twierdzi, że cuda mogą mieć i mają swoje różne źródła. Tak, z całą pewnością. W takim razie, na jakiej podstawie zatem można rozpoznać, skąd pochodzi, z jakiego źródła dany cud pochodzi? Jeżeli cuda są związane z działalnością ludzi, którzy kontynuują naukę i posłannictwo apostołów, posłannictwo Jezusa Chrystusa, to są zdarzenia nadzwyczajne, których autorem jest Bóg. Ale każdy mówi, że kontynuuje nauki Chrystusa i apostołów. Pismo Święte jest tym kryterium. Chciałbym tutaj może uniknąć pewnego nieporozumienia. Nie zmierzam do gloryfikacji własnego Kościoła. W żadnym wypadku. Dostrzegam autentyczne Boże cuda, dokonywane przez chrześcijan w różnych orientacjach, którzy jednak szczerze wierzą w to, czego nauczają. Szczerze realizują swoje chrześcijaństwo i oni tak samo mają prawo wzywać Boga i prosić Go o pomoc. Co więcej, jest taka książka Fatimy Gulszan, Zerwana czy rozerwana zasłona, w której autorka opisuje swoje doświadczenia z Bogiem w obszarze swojej religii islamskiej. Jej ojciec był bardzo pobożnym duchownym islamskim, wywodzącym swoją genealogię od córki Mahometa, od Fatimy. I właśnie w tej rodzinie urodziło się dziecko, które w wieku kilkunastu miesięcy zostało połowicznie sparaliżowane. Ale w tym domu istniała jakaś dziwna wiara, że to dziecko zostanie kiedyś uzdrowione. Nawet ojciec, gdy umierał, to ostatnie słowa wypowiedział do tej córki Gulszan: kiedyś będziesz zdrowa. I ona modliła się gorąco do Allaha. Ona czytała Koran, ale w Koranie też jest taka wzmianka, że jednym z wielkich proroków był Jezus, który zmartwychwzbudzał. Gulszan była zaskoczona tym. I zaczęła modlić się do Jezusa. I została uzdrowiona w tak nadzwyczajny, cudowny sposób. W obecności Chrystusa, który zjawił się. Gdzie na jej oczach ustąpił ten połowiczny paraliż. Gdy została posłana do ludu swojego właśnie z tym poselstwem. Objawił się i drugi raz nauczył jej modlitwy pańskiej i skierował ją do Pisma Świętego. Ta osoba przyjęła chrzest przez zanurzenie.
była jednym z najwierniejszych świadków życia i działania Chrystusa. Więc jeżeli analizujemy ten przypadek, widzimy, jak Pan Bóg okazuje wielką przychylność względem każdego człowieka tutaj na ziemi. Nie wiem, jak to funkcjonuje w jaźni człowieka spoza naszej kultury, naszej cywilizacji. Czy gdzieś w umyśle nie istnieje taka przestrzeń, takie wyobrażenie zarezerwowane dla tego Boga Stworzyciela, Boga Najwyższego. I sądzę, że jeżeli ten człowiek zwraca się do tego Boga Najwyższego, swojego Stworzyciela, zwraca się wówczas do prawdziwego Boga. Człowiek może się zwrócić również do demonów. Też otrzyma od nich pomoc. I w religiach afrykańskich jest to zdumiewające, jak często właśnie ta magia, ten spirytyzm towarzyszy codziennemu życiu ludzi. I byśmy byli zaszokowani tym, że tak często oni obcują właśnie z cudami. Więc nie może Pan Bóg ingerować w dzieje człowieka, gdy ten zwraca się do kamiennego Boga i mówi: Boże, pomóż mi. Wówczas Bóg byłby nauczycielem bałwochwalstwa. Ale wierzę, że każdy człowiek gdzieś może westchnąć do tego Najwyższego Boga, prawda? On go może bardzo różnie nazywać. Ale w jego pojęciu jest to Bóg Stwórca, ten, który świat uczynił. I zarówno z podań o Indianach, jak i też o w ogóle ludach Ameryki Północnej, czy Południowej, czy na rozległym subkontynencie indyjskim, no spotykamy się właśnie z czymś takim, że gdzieś w świadomości funkcjonuje to określenie Boga Najwyższego. Więc każdy może człowiek zwrócić się do Boga, prawda? Gorzej, jeżeli jest tak przywiązany do tych ziemskich bóstw, że no jego umysł jest jak gdyby zakleszczony tylko w te doznania i te wyobrażenie właśnie spirytystyczne, prawda? Tej czarnej magii. Jednym z najbardziej spektakularnych cudów, jakie zapisane są w Starym Testamencie, dokonał Jozue w Gibeonie podczas pogoni za wojskami 5 kananejskich królów. Aby zdążyć jeszcze w tym dniu zemścić się na swoich nieprzyjaciołach, kazał zatrzymać się słońcu i księżycowi. I jak czytamy, zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie spieszyło się do zachodu niemal przez cały dzień. Oczywiście dzięki Kopernikowi wiemy, że Jozue raczej na pewno nie zatrzymał słońca, jeśli już to ziemię, czyli jej obroty wokół własnej osi, a więc ziemia musiała stać nieruchomo przynajmniej przez kilka godzin. Zastanawiają mnie, pastorze, jak potem ta ziemia została wprawiona znowu w ruch. Jest to... Czy tutaj granice nie zostały przekroczone? Jest to zdarzenie, które jest przedmiotem właśnie takich żartów i takiej ostrej krytyki ateistycznej. Już bardzo dawno, bodajże w szkole podstawowej, zetknąłem się z komentarzem właśnie tego zdarzenia i nauczycielka przedstawiała nam skutki gwałtownego hamowania. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy samochód pędzący z olbrzymią prędkością, bo jednak ruch obrotowy ziemi jest olbrzymi, trudno mi w tej chwili powiedzieć jaki, ale jeżeli w równiku mamy chyba 40 tysięcy kilometrów obwodu i to wszystko nagle zatrzymuje się. Rzeki, jeziora wylewają się, morze, to jest tragedia, prawda? Ale my znamy takie prawa, Bóg zna inne prawa. Gdybyśmy sięgnęli do współczesnej literatury i nawet do komentarzy Biblii Tysiąclecia, to próbuje się to tłumaczyć w ten sposób, że nastąpiło jakieś dziwne zjawisko rozszczepienia promieni świetlnych, także w zasadzie słońce w swoim pozornym ruchu na nieboskłonie przesuwało się dalej, ale wskutek jakichś zaburzeń atmosferycznych te promienie przechodzące z różnych tam środowisk, powietrza może o różnej gęstości, różnych właściwościach, ulegały tak specyficznemu załamaniu, że to promieniowanie ten dzień trwał. Na takim stanowisku stoi na przykład Zenon Ziółkowski, komentując najtrudniejsze stronice Biblii. Ale przecież już znacznie wcześniej podjęto rozwikłanie tej zagadki. I
wnioski, do których doszli ludzie nauki, są no zdumiewające. Otóż mam przed sobą taką pozycję książkową, niezbyt obszerną, zgodność nauki z Pismem Świętym. I chciałbym niektóre treści właśnie z tej książki przedstawić. Otóż historia wyjaśniająca tą kwestię prowadzi nas do końca XIX wieku, do takich znanych, wybitnych postaci świata nauki jak profesor Totten i profesor Ball. Otóż profesor Edwin Ball, był on astronomem, dokonał niezwykłego odkrycia, że według jego obliczeń około 24 godziny zostały gdzieś zagubione w tych dziejach astronomicznych historii Ziemi. I było tak zdumiewające odkrycie, że ponawiał przeliczenia jeszcze raz i ciągle otrzymywał ten sam wynik. Profesor Totten zasugerował swojemu koledze, żeby próbował sięgnąć do historii starotestamentowej, właśnie opisującej Księgę Jozłego, gdyż tam może znajdzie wyjaśnienie właśnie tej swojej zagadki. I profesor Ball przeczytał cały ten opis i jego ateistyczny taki sceptycyzm jeszcze się pogłębił. Powiedział, tam jest napisane, że Słońce zostało zatrzymane na 24 godziny, a z moich wyliczeń wynika, że nie na 24 godziny, tylko na 23 godziny i gdzieś około 20 minut. No profesor Totten zwrócił mu uwagę, że tam jest napisane, że Słońce zostało zatrzymane na jakoby jeden dzień. Badania Balla nie zostały podważone dotychczas. Ale właśnie ten profesor Ball te brakujące minuty do tych 24 godzin znalazł w księdze Izajasza i w księdze Kronik w 20 rozdziale. I to wszystko zostało spięte ładną klamrą, że rzeczywiście przepadł w dziejach astronomicznych, nie przyrodniczych. 24-godzinny dzień. Ponadto badania antropologiczne pokazują nam, że w wielu kulturach odnotowano właśnie takie podanie o długim dniu. Emanuel Welikowski w takiej książce Worlds in Collision mówi o podaniach z różnych obszarów, ale właśnie z tej części, która była naświetlona, prawda? Więc z Arabii, z Indii, z Tybetu, Egiptu, z Chin są podania o długich dniach. Odnotowano je. Herodot opisuje, że kiedyś w Egipcie pokazano mu zapis w świątyni, gdzie utrwalono podanie o długim dniu, który był prawie dwukrotnie dłuższy aniżeli normalny dzień. W przekazach chińskich jest to odnotowane za cesarza Yeo, że taki dzień istniał. Więc to jest zdumiewające. Ja nie wiem, jak to się odbyło. Rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że zatrzymanie Ziemi powinno wywołać absolutną katastrofę na Ziemi. Znowu jej uruchomienie związane by było z identyczną katastrofą, ale wszystko by się przemieściło znowu w przeciwną stronę. Ale my znamy prawa. A Bóg zna prawa i wyjątki od praw, ale ponadto jest Bogiem Wszechmocnym, który jest w stanie wszystko uczynić mocą swoją. Więc pozostaje mi tylko skłonić się przed Bogiem, że jest w stanie coś takiego uczynić. Ale podkreślam to, że tutaj mamy opis zdarzenia, które w naszym pojęciu wbrew prawu przebiega, ale to Bóg jest twórcą tych praw. I On je wprowadza, On je zawiesza w ich biegu i możemy tylko skłonić głowę przed Jego wielkością. Tak, ale niebywałe, pastorze, tutaj w tym cudzie jest to, że jeden człowiek, ponieważ chciał jeszcze przed zachodem wybić tych swoich przeciwników, zatrzymuje, dzieją się tak wielkie rzeczy. To również ten drugi cud, który ingeruje w tą stałość kosmiczną, a związany z chorobą króla Ezechiasza, no też jest
na tej samej zasadzie, że tak wielkie zdarzenie jest podporządkowane takiej mróweczce, jaką jest człowiek. W II Królewskiej, w 20 rozdziale, opisane jest uzdrowienie króla Ezechiasza. Otóż ten król, który był naprawdę uczciwym, dobrym, szczerym względem Boga królem, zachorował i Pan Bóg posłał do niego proroka Izajasza, który powiedział, aby rozprawił swój dom, dlatego że kres jego życia już nadchodzi. I ten król się rozpłakał i pragnął jeszcze tego życia. To jest tak naturalne w odczuciu każdego człowieka. I gdy prorok wychodził, to Pan Bóg zawrócił go, powiedział mu: idź i powiedz, widziałem żal twój, widzę twój płacz i wiedz, że dodam ci 15 lat do twojego życia. I wyzdrowiał król. Ale tam padła taka obietnica, że za 3 dni będziesz w świątyni. I spytał się, no a po czym poznasz? No to prorok powiedział, w cień może postąpić do przodu o 10 stopni na zegarze króla Ahaza, albo może postąpić 10 stopni do przodu, albo do tyłu. A król Zechiasz powiedział, no chciałbym do tyłu, aby się przesunął 10 stopni. I cień się wrócił o 10 stopni. I w rezultacie powstały te brakujące minuty do 24 godzin, które nie doliczył się w astronomicznych dziejach Ziemi profesor Ball. I niewątpliwie zdarzenie to miało miejsce. Wniosek jest prosty. Przyjmuję zapis Pisma Świętego dosłownie jako wierne odbicie zdarzeń, nad którymi czuwał i które powodował Bóg. Skoro faktycznie astronomowie nie mogą doliczyć się tego jednego dnia w obliczeniach astronomicznych, z tego wynika, że Ziemia faktycznie musiała stanąć. Tak. No a z tego także dalej wynika, no możemy sobie wyobrazić, co się musiałoby stać z Ziemią i na Ziemi, z ogromnym, wielkim kataklizmem. Gdyby to człowiek sprawił, na pewno taki kataklizm by miał miejsce. Ale ponieważ sprawił to wszechmocny Stwórca, on wykonał to w ten sposób, że te niebezpieczeństwa, które tutaj tak sobie pobieżnie omówiliśmy, nie wystąpiły w ogóle. No, dla nas jest to niepojęte, a jednak Bóg coś takiego dokonał. Autentycznie to miało miejsce, ale nie wystąpiły żadne te zdarzenia, które by musiały wystąpić, gdyby były jakiekolwiek zachwiania w ruchach Ziemi. Ale dla nas dalej pozostaje zagadką, jak to Bóg uczynił. Ale proszę zauważyć, że każdy cud ma właśnie taką naturę. Wiemy, że coś się stało, ale mówimy, ale jak to się stało? Ja nie rozumiem tego. I możemy powiedzieć, jak to się stało, że tyle przepiórek przyleciało do narodu izraelskiego? Jak to się stało, że wypływała woda ze skały, która wykarmiła taką rzeszę prawie 3-milionowego narodu, a tu stada olbrzymie? Skąd tej wody tyle na pustkowiu? Kto wykarmi ten lud? Właśnie tu naród izraelski, gdy popadł w niewiarę, to zaczynał wątpić, mówi, kto wykarmi ten lud na tej pustyni? To są cuda. Miały one miejsce, ale jak to się stało? No Bóg wie. A my właśnie w tym miejscu, my musimy po prostu zaufać Bogu i powiedzieć, Boże, widzimy, że robisz cuda, ale czynisz to w tak nadzwyczajny sposób, że nas zadziwiasz. Więc jeżeli spotykam się z działaniem Bożym, z cudownym działaniem Bożym we współczesnych czasach, gdy doświadczyłem ich we własnym życiu, jestem pewien, że każdy ze słuchaczy byłby w stanie na swoich palcach wyliczyć następne wielkie cuda, które się dokonały w jego życiu. Ja spotkałem katoliczkę, która modliła się za swoją teściową o wyleczenie jej męża z alkoholizmu. Mówi, że trwały w modlitwie i tak bardzo prosiły Boga. Mówi, w krótkim czasie mąż zupełnie rzucił pić alkoholu. I to jest kobieta z Grodziska Mazowieckiego. Więc zwracajmy się do Boga. On jest, On żyje, On spieszy Ci na pomoc, gdy potrzebujesz. Jeżeli z całą pewnością powiesz, Boże, niech się dzieje, co chce, ja trwam przy Twoich zasadach.
I gdy Ty trwasz przy Bogu, jesteś w potrzebie, to możesz powiedzieć: Boże, ja dzięki Twojej łasce i Twojemu wsparciu trwam przy Tobie. Proszę Ciebie w tej chwili, abyś Ty mi pomógł. Przytoczmy może inny cud, który jest na tyle niebywałym, że nie powtarza się już więcej w Piśmie Świętym, to znaczy nie ma już więcej tego typu cudów, który ponadto nie jest zbyt często wykorzystywany przez duchownych w kazaniach i homiliach. Chodzi tutaj o mówiącą ludzkim głosem oślicę Bileama, z którą Bileam jakby nigdy nic wdał się w dyskusję. Zdziwił się jedynie widokiem anioła pańskiego. Anioł pański zresztą, gdy ujawnił się Bileamowi, tłumaczy mu, że ten nie musiał bić swojej oślicy, gdyż to z jego anioła powodu ona się zatrzymała. Właśnie tego Bileam nie wiedział, bo wtedy jeszcze nie widział anioła. Zapewne gdyby oślica powiedziała mu, że na drodze stoi jakiś anioł, to na pewno Bileam zaoszczędziłby jej razów. No, historia jest przezabawna w sumie. Nie wiem, jak ustosunkować się do niej. Oczywiście spotkamy się tutaj ze zdarzeniem, które gdybyśmy mieli urangować na poziomie pewnych trudności, to wyobrażam sobie, że nie jest to zdarzenie tak trudne, jak zatrzymanie ziemi za czasach Jozuego. No, czy króla Ezechiasza. O ile mówienie zwierząt jest na porządku dziennym. Rozumiem. Kiedyś z wielką namiętnością strzelałem do ptaszków małych. Miałem wiatrówkę. Wspominam ten okres tak, no, z wielkim skrępowaniem. Byłem młody, nierozsądny, ale przekonałem się o jednym. Nawet wróble mają system porozumiewania się. Jestem absolutnie tego pewien. Wystarczyło, że ja wyszedłem na ogród z wiatrówką, a pierwszy wróbel, który mnie zauważył, wydawał charakterystyczny dźwięk, który się zawsze powtarzał i doprowadzał do umykania wróbli i chowania się ich. Gdy skradałem się, one też wydawały swój dźwięk i gdy ja schodziłem do domu i przysłuchiwałem się przez okno, to w różnych miejscach padały takie krótkie, urywane głosy, coraz więcej, coraz częściej, nabierały śmiałości, wychodziły. Czy możemy odmówić zwierzętom to, że w jakiś sposób rozumują na jakimś tam poziomie? No, tego na pewno nie. Na pewno nie. To jest normalne, że w stadach słoni chroni się młode. To jest normalne, że całe stada mają jednostki, które czatują, obserwują, które informują całą tą grupę, więc nie odmówimy na niskim poziomie jakiejś sfery uczuć, emocji i jakiegoś sposobu rozumowania. Zatem jest jakiś poziom świadomości. Możemy dyskutować, jaki ten poziom jest u różnych zwierząt, prawda? Więc w tej historii spotykamy się tylko z taką trudnością, że nagle oślica wyraziła swój ból językiem ludzkim. I to jest właśnie cudownością. Ale że jakiś świat uczuć jest, któż może temu zaprzeczyć? Więc na tym polega właśnie ten cud. I może to nas zastanawiać, dlaczego Balaam nie był tym zaskoczony. Był on tak wściekły na tą oślicę, że w tym szale uczuć nie rozpatrywał tej kwestii, czemu ona mówi, tylko zaczął z nią polemizować. Rzeczywiście zdarzenie niezwykle zabawne, ale Bóg troszczy się o zwierzęta. On je stworzył. Dał nawet pewne rady, jak należy postąpić, jeżeli wół wpadnie w dół w sabat. Zalecił, żeby człowiek nawet odpoczynek swój własny poświęcił, ratując to zwierzę, prawda? Dlatego ta historia, aczkolwiek jest taka i zabawna, i smutna, ale nie możemy jej odmówić tego jądra prawdziwości. Bóg to sprawił i było to możliwe, że zwierzę wypowiedziało ludzkim głosem to, co, jak wierzę, gdzieś tam w swojej głębi przeżywało.
Dotykamy tutaj kwestii, którą ująłbym w takiej myśli. Cuda, rozsądek. Czy wiara w cuda ma swoje granice? Bóg powiedział w ten sposób, że wiara nasza powinna być rozumną wiarą. Ale jako ludzie musimy uznać własną ułomność i własne ograniczenie, które nie obowiązuje naszego Stwórcę i Boga. Wobec tego jest to racjonalne, jeżeli my w naszej wierze oczekujemy pomocy Bożej nie od człowieka, w którym nie masz wybawienia, ale w sytuacjach, które przekraczają moje możliwości. Jeżeli ja kieruję się dobrymi intencjami, szlachetnymi, zwracam się do Boga o pomoc. Nie mogę powstrzymać się od przedstawienia zdarzenia, które miało miejsce w moim życiu. Otóż jestem kierowcą i każdy kierowca doskonale mnie zrozumie. Zrozumie tą bezsilność, jaką się odczuwa, gdy wpada się w poślizg, gdy na zlodowaciałej drodze mój samochód wpadł w poślizg, co zdarzyło mi się pierwszy, jedyny raz w życiu, gdy moje dziecko podciągało kolana pod brodę, gdyż wcześniej przeczytało, że ktoś w wypadku samochodowym stracił nogi. I gdy przesuwałem się z jednego skraja szosy w drugą, a z naprzeciwka nadjeżdżał olbrzymi ciężarowy samochód. I gdy zobaczyłem, że wpadam na słup po lewej stronie drogi, to wtedy krzyknąłem: Jezu, ratuj. I samochód przesunął się na prawą stronę, zadrgał jak gdyby w rękach kogoś i pozostał na tym pasie. Możemy powiedzieć, no to takim zbiegiem okoliczności się to stało. Ale gdy ja spoglądam na swoje życie, właśnie przez pryzmat cudów, które się dzieją w Piśmie Świętym, świadczące o wszechmocy Boga, to łatwo jest nam to zrozumieć, że to nie są jakieś przypadkowe zdarzenia. Po prostu zwracamy się do przyjaciela naszego, potężnego przyjaciela o pomoc i on nam pomaga. Gdy opowiadano mi takie zdarzenie, że poznańska jedna chrześcijanka została przez Niemców zaangażowana do kopania okopów, a miała 16-17 lat, gdy omdlewała po prostu już w okopach, gdy cały dzień nie jadła. I wtedy powiedziała: Boże, Ty powiedziałeś, że sprawiedliwy Twój nie będzie łaknął chleba, a ja tu z głodu umieram. Gdy po kilku minutach podszedł niemiecki żołnierz i krzyknął do niej: Ej, Ty! I rzucił jej pół bochenka chleba. To ta osoba nie dziękowała hitlerowcom za opiekę nad nią, ale Bogu Wszechmogącemu. Zastanawiałem się nieraz, dlaczego Bóg ingeruje w tak nielicznych przypadkach, ale jestem pewien, że Bóg pomaga człowiekowi w zaspokojeniu nawet takiej potrzeby podstawowej, jaką jest głód. No to właśnie, dotykamy takiego typu cudu. Najbardziej charakterystycznym i takim chyba przykładowym będzie cud rozmnożenia chleba i ryb przez Jezusa, dzięki któremu nakarmiono 5000 mężczyzn, nie licząc niewiast i dzieci. W sumie możemy założyć około 10000 ludzi. Oczywiście nie będziemy tutaj wnikać w charakter tego cudu i zastanawiać się, jak to mogło się stać. Jednak z tego cudu wynikają pewne inne konsekwencje i w związku z tym nasuwają się różne pytania. Ewangeliści, opisując historie, w których Jezus dokonywał różnych cudów, często poprzedzają je zdaniem, że Jezus ulitował się nad ludem. I faktycznie trudno znaleźć w ich relacjach choćby jeden przypadek, gdzie Jezus odmówił pomocy osobie, która go o to prosiła. W tym wypadku Jezus sam wyszedł z inicjatywą nakarmienia tysięcy zmęczonych i głodnych ludzi. Uczniowie przynieśli przed Niego 5 chlebów i 2 ryby, a Jezus rozmnożył je i dał ludziom. I wszyscy byli nasyceni tak, że zebrali jeszcze 12 koszów resztek. Dzisiaj na świecie każdego dnia umiera tysiące ludzi. Zapomnieli o nich ci syci ludzie. Czy zapomniał o nich także Jezus? Aby podjąć próbę odpowiedzenia na to pytanie, może sięgnijmy do samego opisu. W pewnym momencie Jezus zwraca się do uczniów w ten sposób.
wy dajcie im jeść. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus zupełnie poważnie mówi do uczniów, aby dali jeść tym głodnym, spragnionym ludziom. Otóż, czy w tym zapisie nie dostrzegamy takiej intencji Boga, że On jest gotów pobłogosławić każdą pomoc, ale zwraca się do człowieka, aby on był wrażliwy na potrzeby drugiej osoby? Czy ludzie nie odpowiadają w jakiś sposób za głód tych innych milionów? Bo bardzo łatwo powiedzieć, Panie Boże, czemu ich nie nakarmiłeś? No z tego wynika, że to człowiek ponosi odpowiedzialność wyłącznie za to, że są głodujący ludzie. A przecież przypominam sobie wypowiedź pastora, w której ukazywał opiekę Boga nad ludem izraelskim w czasie jego wędrówki po pustyni 40-letniej, gdzie Bóg karmił i opiekował się ludem. Czyli bezpośrednio sam ich karmił. No i tutaj jest ten dysonans, jest ta różnica. A któż miał ich wykarmić, jak nie Bóg? Nie było tam żadnych przyjaznych narodów, żadnych przyjaznych plemion. Były to zdziczałe plemiona, które hołdowały mordom rytualnym, zdziczeniu w obyczajach. Tam opiekę mógł im tylko udzielić sam Bóg. Ale ja rozumiem sens tego pytania, ale musimy się również zastanowić nad tym, czy ja pomagam tyle, ile mogę. Każdy człowiek został stworzony do pełnienia dobrych uczynków. Jeżeli nie okażesz dobroci ludziom, to jest stracony dzień. Nie spełniłeś Bożego posłannictwa. I ja nie spełniłem Bożego posłannictwa, bo On mnie stworzył do dobrych uczynków. I dlatego przerażeniem napawa mnie program, który ogranicza produkcję żywności, aby zachować cenę, gdzie niszczy się pewne partie żywności, aby utrzymać cenę, prawda? I dzieje się to w naszych chrześcijańskich krajach. Nikt tak haniebnie nie postępuje z żywnością, nie postępował jak właśnie chrześcijanie. A nie dziwi pastora to, że mówimy o Bogu wszechmocnym, kochającym, miłosiernym, a ponad połowa ludzkości jest niedożywiona. Setki milionów ludzi głodujących. Dziwi mnie to. Ale czy dostrzegamy, jak przebiega granica głodu? Jak przebiega ta granica sytych i głodnych? Znaczne rzesze ludzi na tej ziemi oddały się pod opiekę kamiennym bogom i demonom. Jak gdyby wyszły spod kręgu opieki Bożej i zwracają się zupełnie do innych sił. I obserwujemy taką nędzę w Indiach, obserwujemy tą nędzę w Afryce i może jeszcze w innych regionach. I musimy się zastanowić, gdzie są jakieś głębsze przyczyny w takim ujęciu chrześcijańskim. Z tego wynika pośrednio, że w Europie, w Stanach i w tych krajach cywilizowanych jest takie błogosławieństwo, ponieważ te ludy są wierne Bogu, a przecież tamte kraje afrykańskie są tak biedne, ponieważ były to kraje kolonialne, gdzie kraje chrześcijańskie wykorzystywały je. I na czym swoje bogactwo i sytość budowały? Na błogosławieństwie czy na wyzysku? Jest to absolutnie prawdą, ale nie sądzę, abyśmy tutaj w sposób taki autorytatywny rozstrzygnęli o winie narodów, kontynentów. Nie podejmuję się naprawdę tego. Ja wiem, że Bóg błogosławi do setnego pokolenia, ale też niektórzy są poza Bożym błogosławieństwem. Jednak chciałbym zwrócić uwagę też na inną kwestię. To nie jest tak, że Pan Bóg się nie troszczy o głodnych. Mam właśnie przed sobą znowu tą książkę Promień Światła z Ciemnej Afryki. Proszę posłuchać pewien tutaj opis. Czytamy o tym, że pewna misjonarka przybyła do kraju Zulusów. I panował tam straszny głód w tej okolicy, także tubylcy umierali z głodu. Wszystkie źródła wyschły, ginęły całe stada. I wtedy zaczęli wołać do Boga o pomoc. Modlili się tym razem nie do bożków kamiennych, nie do demonów, ale modlili się do Boga i Stwórcy.
I proszę posłuchać, jaki jest dalszy opis w tej książce. Pewnego dnia wychodząc ze swych chat zauważyli ku swemu zdziwieniu pola pokryte białymi pasami. Wyglądały jak zaspy śnieżne. Śnieg jest tam zupełnie nieznany. Ludzie pospieszyli, aby zobaczyć, co by to być mogło. Zastali ku swemu zaskoczeniu białawe nasiona, leżące częściowo całkiem gęsto na ziemi. Ponieważ byli głodni, próbowali zaraz, czy to nasienie było jadalne. Smakowało bardzo dobrze. Wnet przybiegły kobiety ze swymi koszykami własnego wyrobu. Nazbierały tyle tego nasienia, ile tylko potrafiły. W swoich młynach zmyły mąkę z tego, napiekły chleba i tak wszyscy zostali nasyceni tym pokarmem. Kilku z białych, usłyszawszy o tym, przyszło, aby się osobiście przekonać o prawdziwości tego cudu. Próbkę tego nasienia posłali do Johannesburga, do naukowego zbadania. Nikt nie wiedział, do jakiego gatunku to nasienie należy i skąd w tak wielkiej ilości przyszło. Naukowa analiza nie wykazała żadnego innego wyniku, jak oświadczenie, że była to manna na podobieństwo tej, która spadła dla wyżywienia narodu izraelskiego. Mojżesz powiedział o niej, że jest to chleb dany przez Pana ku jedzeniu. A więc i w naszych współczesnych czasach zdarzała się manna. W sytuacji takiej jak głód, takich długotrwałych, przewlekłych nieszczęść jest, by naprawdę przemyśleć skuteczność swojej wiary, swoich modlitw, popatrzeć w kamienne twarze tych bóstw i tak przetestować ich siłę, ich moc. W liście do Rzymian czytamy tam w tych pierwszych rozdziałach, że poznać Boga nie jest trudno. On jest objawiony w przyrodzie. Mogli go starożytni Rzymianie poznać i może go poznać współczesny człowiek i może po prostu powiedzieć: Boże, mój Stworzycielu, mój Panie, pomóż mi. Ale musi się odwrócić tyłem do tych bóstw. W Piśmie Świętym, czy też w Izajaszu, czy w Jeremiaszu, czy w Psalmach spotykamy wprost satyry na temat bałwochwalstwa. My nieraz życzylibyśmy sobie Bożego wsparcia bez względu na to, jak postępujemy. Nie oczekujmy od Boga pomocy, która sankcjonuje naszą niemoralność. Bóg nie może pomagać ludziom, którzy wybierają złą drogę życia, którzy się zabijają, mordują. No ale pomaga tym w kulturze zachodniej. Wiele osób wierzy w różnych bogów i są bardzo syci. Nie głodują. Takie sformułowanie, że wierzą w wielość bóstw. Lub w ogóle nie wierzą. Lub w ogóle nie wierzą, prawda? Jest prawdziwy. Ale gdybyśmy mieli mówić tylko o tych, co wierzą w wielość bóstw, to mamy tutaj do czynienia z chrześcijaństwem, które uległo jakiemuś wypaczeniu. Prawda? Ale jest to jeszcze jakaś forma chrześcijaństwa. Są tacy, którzy nie wierzą w ogóle w Boga. No, ja mam wielkie wątpliwości nieraz do tego, czy nie wierzą w Boga. Ja osobiście nie spotkałem takiego konsekwentnego ateisty. No, ja mogę tylko tyle powiedzieć. Ktoś powiedział tak ładnie, to ujęte zostało w przysłowie. Boże myny mielą wolno, ale dokładnie. Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Trudno mi w wymiarze mojego krótkiego życia rozpatrywać z całym autorytetem sprawiedliwość Bożą i sądy Boże. Nie ja jestem sędzią Boga. Zostawiam tą sprawę zupełnie z boku. Ja tylko dostrzegam takie zjawisko, że chrześcijanie są zobowiązani pomagać innym. Jak nie pomagają, to grzeszą. A jeżeli człowiek jest daleko od Boga, plecami się do Niego odwraca, to wydostał się spoza kręgu Bożego wsparcia, ale Bóg jest zawsze gotowy mu pomóc. Jeżeli już się tylko do Niego odwróci. Bóg nie może swoim postępowaniem sankcjonować zła. Nie może swojej pomocy oddać na oręż nieprawości. I tak ja to rozumiem. Jeszcze raz na to spójrzmy. Ponad połowa ludzi jest niedożywiona. Setki milionów ludzi głoduje. To są fakty. Co z tych faktów wynika? Co te fakty mówią o Bogu? Chyba błądzimy, jeżeli tylko zdarzenia te rozpatrujemy w kategoriach człowiek i Bóg.
gdy szatan kusił Jezusa Chrystusa, to powiedział w ten sposób. Przeczytajmy opis kuszenia Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Szatan mówi: dam ci to. Pismo Święte nam przedstawia, że to są siły, to są potęgi, to są księstwa. On sugeruje, że ja ci dam to, ja tym dysponuję. Nie patrzmy tylko na konflikt człowiek-Bóg w takim tylko ujęciu. Jest trzecia osoba, która na tej ziemi sprawuje swoją władzę i to wszędzie tam, gdzie ludzie skłaniają się i przystają do Niego. Dlatego bezpiecznie jest trwać przy Bogu. A w rejonach, w których obfituje bałwochwalstwo, a wiara w Boga zupełnie zanikła, no to zastanawiam się, czy to są nie tereny szczególnej, wzmożonej takiej ekspansji szatana. Nie przypuszczam, abym odpowiedział na te pytania w sposób rozstrzygający i wyczerpujący. Znajduję wiele przesłanek do tego, aby powiedzieć: każdy człowiek nie tylko musi się zwrócić w jego stronę, ale i spełniać jego wolę. Każdy człowiek został wybrany do tego, aby być dzieckiem Bożym. Każdy. Ale nie każdy, żeby być sytym. Nie przypuszczam, żebyśmy mogli w ten sposób sformułować zarzut i odnieść go tylko do Pana Boga. Jeżeli powiemy sobie, że są trzy znaczące siły na tym świecie i tylko jedną obdarzyć winą. Jest Bóg, jest człowiek, jest szatan. Bóg rozsądzi, ile człowiek, ile on zawinił przez szkodzenie tym biednym ludziom, ile zawinił przez zaniechanie czynienia dobrze. Kiedyś naród izraelski był w takiej potwornej niewoli egipskiej i Pan Bóg wyprowadził tą społeczność z tej niewoli, w tym słynnym wyjściu z niewoli egipskiej. Nie wyniósł ich. Oni musieli na własnych nogach wyjść. On coś dla nich zrobił i oni musieli coś też wykonać. Moja wypowiedź zmierza w tym kierunku, aby akcentować to indywidualne sprawstwo człowieka. Stąd twierdzę, że te metateorie, te szerokie teorie religijne, one wywierają wpływ na świadomość, która dyktuje zachowaniami ludzkimi. Stan świadomości i stan egzystencji życia jest ściśle związany ze sobą. Jeżeli coś upada przez wiele pokoleń, to bardzo trudno odbudować to tak szybko. Nie określimy tego zjawiska głodu, jego przyczyn i sposobu wyeliminowania w krótkich zasadach. Ale możemy powiedzieć na podstawie tego przykładu, który dzisiaj omawiamy, że Bóg, że Jezus zlitował się. Wtedy się zlitował. Zlitował się i może i zlitował się kiedyś właśnie nad Izraelitami, którzy taką nędzę cierpieli, ale zdecydowali się współdziałać z Bogiem w zmienianiu tej rzeczywistości. Oni szli za Nim. Oni dokonali wyboru. Oni w czasie święta Paschy zadecydowali o swojej przyszłości. I kiedyś Jozue do nich powiedział w ten sposób, gdy żegnał się z narodem izraelskim: zrozumiejcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które przyrzekł wam Bóg, wasz Jahwe, ani jedna nie zawiodła. Wszystkie wam się spełniły. Żadna z nich nie stała się próżna. Myślę, że stąd Chrystus mówi: idźcie i głoście Ewangelię. On nie mówi: idźcie, przede wszystkim rozdajcie chleb, ale rozdajcie chleb żywota. Troszcie się najpierw o sprawy Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane. Stąd ja nie ujmuję w ogóle kwestii na przykład geograficznych, klimatycznych w problematyce głodu, prawda? A one są niezwykle istotne. Ja patrzę
w naszej dyskusji pod tym kątem. Pracuj z Bogiem. Przestrzegaj wolę Bożą. Oczekuj Bożego błogosławieństwa na Jego drodze, którą będziesz podążał. I my jesteśmy dysponentami tej wiedzy. Jezus Chrystus powiedział, idźcie i głoście wszystko, co wam przekazałem. Wszystkim ludziom. A ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tymi słowami rozpoczął. Nasze posłannictwo polega na wspieraniu właśnie tych ludzi, ale wspieranie takie wielowymiarowe. Bóg swoje dzieła bardzo często wypełnia przez ludzi. Ale my wiemy, że ta cywilizacja zachodnia jest w jakimś takim opętańczym szale zmierzającym do samozagłady. Produkowanie broni, gromadzenie jej. I tutaj widzę tą szaloną ingerencję tych wrogich sił. Człowiek jest miotany przez potężne siły, które się dokonują na tym świecie. Nie czuję swojej kompetencji, abym był takim dobrym arbitrem w tej kwestii. Mamy człowieka, który wierzy tak, jak wierzy. Ma środki po temu, aby pomagać. Mamy szatana, który psuje zamierzenia Boże. I mamy Boga wszechmocnego, kochającego, który czyni cuda. I mamy miliony głodnych ludzi. Dlaczego? Największym cudem będzie przyjście Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Jeżeli by ten stan miał trwać wiecznie, wówczas byśmy mieli prawo zwrócić się z wymówką do Boga i odwrócić się do Niego plecami. Ale Pan Bóg w pewnym momencie wkroczy z całą potęgą w dzieje ziemi, uczyni ziemię nową, szczęśliwą, odmienioną. A to, co dzieje się tutaj na ziemi, będzie takim niechlubnym wspomnieniem eksperymentu, którego generalny tytuł brzmi grzech. Ale ile ja jestem w stanie wyeliminować problemu, krzywdy i bólu z tego świata? Swoją postawą. Bo cóż z tego, że będę rozpatrywał jakieś wielkie, niebotyczne kwestie? Mogę je rozpatrywać. Ale w ostatecznym rozrachunku nie jest ważne moje spojrzenie na tej kwestie, tylko to, ile tej krzywdy ludzkiej umniejszyłem i tego cierpienia i bólu ludzkiego. Zmartwychwstania zajmują w Biblii oddzielną kartę. Przytoczmy kilka przykładów. Prorok Eliasz wskrzesza syna wdowy z Sarepty. Prorok Elizeusz wskrzesza syna Szumanitki. Nawet po śmierci Elizeusza jego martwe ciało wskrzesza zwłoki pewnego człowieka, które wrzucono do jego grobu. Za sprawą Jezusa zmartwychwstali Łazarz, dziecko z Naim, córka setnika oraz jakaś grupa ludzi, którzy powstali z grobów w czasie jego śmierci. Apostoł święty Piotr wskrzesił Tabitę z Joppy, apostoł święty Paweł Eutychusa. Wskrzeszony zostaje także Mojżesz, jak czytamy w Nowym Testamencie. Właściwie to wszyscy kiedyś zmartwychwstaną. Tak właśnie naucza Nowy Testament. Jedni na sąd i zatracenie, inni do żywota wiecznego. Wiara w zmartwychwstanie nie powinna nam przysparzać jakichś większych trudności, skoro jest tak popularna w Piśmie Świętym. Dlaczego zatem tak wielu ludzi w to wątpi? Zastanawiam się nad tym, czy ludzie naprawdę tak wątpią. Swój byt pośmiertny. Możemy powiedzieć, że całe chrześcijaństwo uczy, że śmierć nie jest ostatecznym kresem istnienia. Że istnieje życie pośmiertne. Jedni nazywają to życiem pozagrobowym, w raju, w czyśćcu, w piekle. A inni chrześcijanie mówią o tym, że śmierć kończy się niebytem i później nastąpi zmartwychwstanie. Więc myślę, że bardzo wiele osób podziela któryś z tych poglądów. Z pewnością mniej wierzy w zmartwychwstanie. Bywały takie czasy, gdy ta wiara i ta religijność była głębsza. Zaufanie w stosunku do Boga zdecydowanie głębsza niż we współczesnych czasach. Teraz nastąpiła moda na taki cynizm, na kwestionowanie wszystkiego. Bardziej światłym wydaje się człowiek, który
we wszystko wątpi, aniżeli ten, który ma jakiś zamknięty zbiór twierdzeń. A jeżeli te jeszcze twierdzenia obejmują zagadnienia wiary, to mówi się, że to jest zupełnie fanatyk i ten, który świata nie zna. No? Dlatego powiedzenie, że teraz nie wierzy się i że to jest coś naprawdę bardzo ważnego, to ja bym powiedział w ten sposób. No, nie wierzy się i to wcale nie jest ważne, że się nie wierzy. Wyznawcy ruchu Hare Krishna nie wierzą w to, że człowiek był na Księżycu. Oni nie wierzą w to. No i czy tą wiarą swoją niszczą to zdarzenie, które obserwowaliśmy, widzieliśmy, które jest filmowane. My nie mamy sfilmowanego zmartwychwstania. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że istniała taka frakcja chrześcijan, którzy uważali, że nie ma zmartwychwstania. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w 12 wierszu. Ale tenże rozdział 15 rozpoczyna się od wymienienia osób, które osobiście spotkały się ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. I apostoł Paweł pisze, że Jezus Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, że ukazał się Kefasowi, potem 12, a później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później apostołom wszystkim. W końcu pokazał się i pisze Paweł mnie jako poronionemu płodowi. Więc wniosek byłby taki. Zawsze istnieje możliwość wątpienia. Ale jeżeli 500 osób widziało zmartwychwstałego Pana w jednym miejscu. Cały czas mówimy o okresie odległym bardzo w czasie i faktycznie można powiedzieć, że w tamtym czasie ludzie mieli więcej szczęścia, widzieli tyle cudów, nakarmienie 5000, potem znowu 3000, zmartwychwstania, chodzenie po wodzie, różnego typu cuda. Czy pastor czasami nie odczuwa takiej zazdrości, że tamci ludzie mieli więcej szczęścia? Takie jest pragnienie przeżywania tych doznań, które są opisane w Piśmie Świętym. Byłbym fałszywy, gdybym inaczej powiedział. Ja też chciałbym być świadkiem tych zdarzeń, ale mam możliwość przeżywania innych zdarzeń, które zapowiedział Jezus Chrystus. I to też jest wielkie błogosławieństwo. Z przyczyn obiektywnych nie ma człowieka, który by uchwycił, ogarnął swoim życiem całość Bożego planu zbawienia, działania Boga w wiekach. Każdy ma jakąś cząstkę. I można się uskarżać, że mu przypadła inna cząstka, aniżeli apostołom i ludziom współczesnym Jezusowi Chrystusowi. Ale no właśnie, my często czytamy, słuchamy innych opisów, a tak mało możemy powiedzieć z własnego doświadczenia o takich właśnie zmartwychwstaniach, pojawiania się Jezusa Chrystusa. Prawda? Czytamy Pismo Święte, czytamy, słuchamy, książki cytujemy. No ale sami takich doświadczeń nie potrafimy. No dlatego, że niektóre zdarzenia miały miejsce tylko raz. To były takim jednorazowym aktem było stworzenie. No, a zmartwychwstanie się częściej odbywało. Ale zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa tylko raz. Ale innych, mówimy też o innych tutaj. Jeżeli chodzi o Mojżesza, to było poza doświadczeniem ludzkim. Tylko Księga Judy nam o tym wspomina i tam ludzkich nie było świadków. Inni mieli ten przywilej zobaczenia i opisania zmartwychwstania Łazarza, młodzieńca, tamtej wdowy, prawda? Innych jeszcze osób. I mnie satysfakcjonuje to, że czytam o tym. Ale gdybym miał powiedzieć, że zmartwychwstanie jest tym zdarzeniem, które przebija wszystko, prawda? Można taką tezę przyjąć. Ale takim faktem dla mnie też jest niezwykłym stworzenie. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, w przyszłości zmartwychwstanie. Takim niebywałym wydarzeniem było też wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, gdzie Duch Święty jako boska osoba owładnął tymi apostołami i uczynił ich no, genialnymi ludźmi. Mogę ubolewać, że nie widziałem tego, nie byłem świadkiem, ale wolę przyjąć inną postawę. Chcę Bogu podziękować za to, co
w moim krótkim życiu moje oczy zobaczyły w sprawach Bożych. I sądzę, że w każdym pokoleniu jest wystarczająco wiele zdarzeń, aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga. Nadzieja jest czymś niezwykłym, niedocenianym przez wszystkich. Jest taki opis. Gdy mysz wrzucono właśnie do naczynia z wodą i naukowcy obserwowali, jak długo ta myszka pływa w tej wodzie. Pływała. W końcu zaczęła tonąć już, tonęła. I wtedy jej podano patyczek. I w tej ostatniej chwili ona wdrapała się na ten patyczek i wyszła. Po jakimś czasie, jak już doszła do takiej pierwotnej kondycji, znowu ją wrzucono do tego naczynia. I okazało się, że to małe stworzonko pływało znacząco dłużej. Dlatego, że zakodowało sobie w pamięci, że może ktoś jeszcze jej ten patyczek poda, prawda? Więc jeżeli my oprzemy swoją wiarę na tych zdarzeniach przeszłości i gdy otworzymy Pismo Święte i zobaczymy, jaką perspektywę tworzy Bóg, to tworzy to jakąś perspektywę mojego życia i tej nadziei na przyszłość, prawda? I zupełnie inne moje zachowanie, inna postawa względem życia, pełna ufności i też takiej dzielności, że będę się zmagał z tym losem. Chcę iść za Bogiem i jestem pewien Jego wsparcia, Jego pomocy, a wszystko, co mogę z siebie dam. I to jest taka twórcza postawa, która na pewno będzie przez Boga błogosławiona. Skoro i tak kiedyś wszyscy zmartwychwstaną, dlaczego nie może się to stać zaraz po śmierci człowieka, który szedłby do nieba i tam czekał na ostateczny koniec rzeczy? Myślę, że miałoby to tę korzyść, że ludzie, widząc osoby wzbudzane z martwych, nie mieliby wątpliwości, czy zmartwychwstanie to wymysł ludzi, czy fakt. Poza tym miałoby to swoje przełożenie, przypuszczam, na życie wielu osób. Prawdopodobnie byłoby mniej ateistów. Nie sądzi pastor, że mogłoby to rozwiązać wiele problemów? Być może jest to dobre rozwiązanie w naszej perspektywie. Ale Pan Bóg przeanalizował wiele kwestii, tak ułożył plan zbawienia, ale z całym takim rozmysłem. Ale czy to jest karta przetargowa w tym, aby się ludzie odwrócili za Bogiem? Bóg powiedział, że pokrewieństwo z Bogiem osiągamy wtedy, jeżeli w nas jest duch miłości. Gdy jesteś urzeczony prawami nieba, atmosferą nieba, to jest coś nadzwyczajnego. I za czym ty tęsknisz? Za czym ja tęsknię? Jeżeli ta tęsknota jest taką tęsknotą, jaką Pan Bóg ma, to wtedy dla nas ważne jest to, aby tutaj na ziemi sprawować te dzieła Boże i rozszerzać tą atmosferę. My próbujemy to zrozumieć, prawda? Co może to nam objawia, ale niektóre kwestie nie objawił. A Pan by powiedział tak, że życie nie stanowi największej wartości. Kto straci życie moje dla mnie, ten nie zyska. Że zasady pewne prawa nieba, atmosfera nieba, ona jest najcenniejsza. W Ewangeliach zapisanych jest wiele wypowiedzi, z których wynika, że wiara, która domaga się widzialnego znaku czy cudu, ma swoje uzasadnione podstawy. A więc, że aby wierzyć, musimy najpierw zobaczyć. Oczywiście ideałem wychwalanym w Nowym Testamencie jest taka wiara, która nie domaga się dowodów. Taką jednak osiąga niewiele osób. Większość buduje ją na faktach. Przytoczmy kilka przykładów. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale w 23 wierszu czytamy: A gdy był w Jerozolimie, na święcie Paschy, mowa o Jezusie, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ten sam, że Jan w 6 rozdziale, 14 wierszu pisze: Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść. W 26 wierszu: Zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. A ewangelista Łukasz w 10 rozdziale, 13 wierszu zapisuje słowa Jezusa: Biada tobie, Chorozynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się działy, dawno by w worze i popiele siedząc pokutowały. A więc nawet w wypowiedziach Jezusa cuda odgrywały dużą rolę w wierze. Jezus Chrystus w swoim życiu, dokonując
tak wiele cudów spełniał proroctwa Starego Testamentu, które określały go jako wielkiego nauczyciela i wielkiego cudotwórcy. I dlatego Jan pisze, że wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Nasza wiara ma być zbudowana na zapisie Pisma Świętego, które o tych wszystkich cudach mówi. I nasza wiara jeszcze rozwija się w ten sposób, że mamy uczestnictwo w tych cudach, które się dokonują w naszych czasach. Naprawdę... Jakie cuda nie, się w naszych czasach dokonują? W życiu ludzi tych cudów jest bardzo wiele. Albo może powiem w ten sposób. Jestem przekonany, że gdybyśmy mieli taką pamięć w miarę rzetelną, uczciwą względem Boga, to ja teraz na swoich palcach wyliczam sobie zdarzenia, gdzie Bóg ewidentnie pomógł mi w moim życiu. Tak wyraźnie, że jak pewnego razu w opłakanej sytuacji finansowej za czasów studenckich uklęknęliśmy z żoną i prosiliśmy Boga tylko o dwie kwestie. Żeby dał nam środki finansowe, żebyśmy mogli kupić węgiel, żebyśmy nie zamarzli, i płaszcz dla żony, żeby miała co na siebie włożyć. I modliliśmy się o to w czwartek, to w piątek Bóg wysłuchał nasze modlitwy i dostaliśmy w kopercie dokładnie tyle pieniędzy, o ile prosiliśmy. Nauczyłem się polegać na Bogu. Jezus kiedyś powiedział, że Jego uczniowie będą większe jeszcze cuda czynić niż On. I że właśnie po tym rozpoznać będzie można Jego uczniów, że takie właśnie czynić będą cuda. Gdzie są ci uczniowie? Na pewno mamy bardzo skromny materiał utrwalający cuda Boże w czasie 2000 lat, które miały miejsce od chwili zmartwychwstania Jezusa Chrystusa aż do naszych czasów współczesnych. Ale z tej próbki, z którą ja się zapoznałem, tych cudów wielkich Bożych, mogę powiedzieć, że zjawisko znaków i cudów, pomocy Bożej, towarzyszy Jemu ludowi przez wszystkie wieki. A obietnicę, którą pozostawił Jezus Chrystus, traktuje jako dynamizującą mnie nadzieję, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że On jest gotów dokonywać w naszym życiu większych cudów, aniżeli dokonywał w życiu Jezusa Chrystusa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.